Następnego dnia miejsce Joli było puste. Cały piórnik obiegła radosna wieść. Może ta Jola wyjechała gdzieś bardzo daleko? Albo przeniosła się do innej szkoły? Dzień dobry, dzieci. Siadajcie. Turakowski. Obecny. Dębiński. Obecny. Długosz. Nie ma, nie ma. Drapała. Obecna. Dukaj. Obecny. Dziuba. Obecna. Forbert. Jestem. Imbirowicz, otwórzcie zeszyty do polskiego. Napiszemy dyktando. Do najbardziej niezwykłych ptaków należy pluszcz, niepozorny mieszkaniec naszych gór. Do najbardziej niezwykłych ptaków należy pluszcz, przecinek, niepozorny mieszkaniec naszych gór. Kropka. Na wszelki wypadek wolałem wyjść. Jest on świetnym nurkiem. Jest on świetnym nurkiem. To jeszcze nie koniec. Na ostatniej lekcji pani sprawdzała porządki.
chciałem powiedzieć, że to Jola, że Tosia o nas dba, że dawniej u nas było czysto, ale nikt mnie nie słuchał. Jola siedziała czerwona jak burak. A Tosia milczała jak zaklęta. Dalej nie wiem, co się stało, bo zamknięto mnie i nie było nic słychać. Nie mogłem otworzyć piórnika, dopiero nożyczki mi pomogły. Patrzę, a tu pani stoi znowu przy nas i... Ojejku! Po tym wszystkim domyśliliśmy się w piórniku, że Jola sama przyznała się do winy. Zaczęła to się przepraszać, to nie mogła skończyć. Może i ta Jola będzie jeszcze nie najgorsza. A no, zobaczymy.